Witam wszystkich gorąco, witam wszystkich serdecznie, drodzy widzowie, z tej strony Emil z kanału MSSC2TV. Zaczynamy grupę B Home Story Cup. Po stronie prawej, w kolorze niebieskim, reprezentant teamu Liquid jest nim Zinio, jego przeciwnik. Natomiast aktualnie Jacci odstawia sobie proxy Raxy. Czy jest dźwięk z gry? Powinien dźwięk z gry być, wszyscy powinni wszystko słyszeć. Tylko ja nic nie słyszę, bo jestem ciapa i nie podłączyłem sobie słuchawek. Teraz już od razu lepiej ptośki słyszę. Nie wiem jak wy, ale ja słyszę ptośki aktualnie, aby było ciekawiej, więc mamy pierwszego Reapera, aby było ciekawiej. No i nic innego tutaj nie mogło się pojawić. I to jest strasznie niebezpieczne. Mamy przede wszystkim dwóch Koreańczyków. I tu wiadomo, że Korea będzie cheezowała. Overlord dopiero podlatuje, nie zeskautuje. Ryzyko zostało podjęte i to znaczące. Drona z SCV-ka skautuje, chce upewnić się, co się tutaj dzieje. No i właśnie, Reaper będzie szybko. Reaper będzie naprawdę szybko. Ciężko go było tutaj zeskautować tak naprawdę. Ani z żadnej tej strony by nie przyleciał. I mamy jeszcze bunkier. Czy widzi Zinio ten bunkier? Zinio nie widzi bunkra. Ała. Ała, to będzie więc bolało, skoro Zinio nie ma najmniejszego pojęcia, że będzie bunkier. Teraz widać to już doskonale, a ja słyszę podwójny dźwięk. No i zaczyna się zabawa w tak zwanego ganianego w tej sytuacji. I wyciszmy drugi monitor. Dużo jednostek może paść, dużo jednostek powinno paść, a na pewno jeżeli nic nie padnie, już dwie padły, to problem jest tego rodzaju, że one nie wydobywają. Kolejny Reaper podlatuje, 6 lingów, no tylko właśnie, Reaper będzie mógł się chować bez problemu do bunkra, nikt mu tutaj nie zabroni, kto bogatemu zabroni tak żyć, to biednemu zabroni bogato żyć. Pozbył się tego drugiego gazu, nie ma takiej potrzeby, nie czuje takiej potrzeby. Oj, zostanie złapany, jednak nie, schował się do środka, no i dalsze mikrokombinowanie. Latanie, bieganie, speed jeszcze dopiero się teraz zaczął. Nawet jeżeli Jacci by teraz wycofał się, oj, oj, chyba będzie zmuszony za chwilę się ewakuować. SCV-ka naprawia to, pięknie to wygląda. Pamiętajcie, że Reapery w bunkrze regenerują się, muszą się chyba regenerować, prawda? Za chwilę zobaczymy, tak też jest. Takie Reapery się regenerują, będą na zielono, dalej zaatakują. Zinio jest już, musi być już zły. Przejął niby tą ekspansję 17 do 14 w ilości harwesterów. I teraz na dwie salwy tutaj widać. Z lingów to nic prawie, że nie zostaje. Też na dwie salwy padają. Będzie czwarty Reaper? Tak, też jest. Czwarty Reaper jest w produkcji. Można się schować do bunkra. Jak coś spróbować uleczyć kolejny Queen, by się chyba tutaj bardziej przydał niż lingi, moim skromnym zdaniem. Do tego by odpuścił sobie larwy. A Queen byłby lepszy po prostu na te Reaper. I czwarty Reaper, więc mamy już czterech Caballeros, którzy kombinują, harasują, rozstrzeliwują i wszelkiego rodzaju ują też. Queen pierwszy zostanie zabity, teraz próba odcięcia. Speed jeszcze się nie zarzucił i to by było na tyle. Nie wiem po co ten piąty Reaper, bo niedługo będzie speed gotowy i jak tylko speed się zaskoczy, nie ma przebacz, tu jest wall, to jest ważne. To co się dzieje z jednej strony nie jest ważne tak naprawdę, to że to jest haras, to my o tym doskonale wiemy. Ważniejsze jest to, co aktualnie gdzieś tam z tyłu odstawia takiego Jacci, a co on odstawia, no przede wszystkim nie pozwala przeciwnikowi. Padło w końcu. No dobra, to było chyba na tyle. Próbuję jeszcze rozstrzelać, ile jednostek tylko się daje. SCV-ka wyjeżdża, żeby naprawić. Należałoby się pozbyć tego bunkra. Reapery już powinny się ewakuować. Oj, zostawił to samopas. Samopas i samo się to wszystko wypasło. Więc jakie straty? Moim zdaniem 40 jednostek zabitych, 40 jednostek zabitych, czyli 30 lingów, 1 queen i 9 dron. Ała, mnie to boli, nie wiem jak was, ale mnie to bardzo, bardzo mocno boli. Dwa orbitale, jeden u dołu, no i teraz jest ważne, heliony będą potrzebne, wszyscy o tym doskonale sobie zdajemy sprawę, bez helionów tu się nie da nic ciekawego zrobić, ale heliony dobrze się zostawiały i GG, Jacci wygrywa mecz numer 1. Prawda, że fajnie, cudownie to wyglądało, moim zdaniem takie gry mają coś w sobie. Cześć YouTube, mają coś w sobie. Jak się nowe komentarze podobają, system komentowania, napiszcie w komentarzu, chyba że nie lubicie. Kolejny mecz już za chwilę, a YouTube jak sobie znajdzie kolejny mecz, to będzie.